Witaj piękna, z tej strony Marta Chowańska, Twój doradca piękna i lecimy z makijażem naleczony na naprawdę upalne dni. W pielęgnacji postawiłam na pianko oczyszczającą eliksir młodości, żelazko potoczy najlepszy krem, który odmładza, liftinguje i wygładza skórę potoczami, wymasowuje platynową końcówką. I teraz uwaga, mój hit na lato, beztłuszczowy żel nawilżający zamiast klasycznego kremu. Nie ma w sobie ani grama tłuszczu, więc buzia nie będzie się świeciła, ale będzie cudownie nawilżona, nawodniona, odżywiona. Po prostu kocham jego lekkie działanie. I teraz balsam na usta z masłem shea. Jest bardzo ważne nawilżać i odżywiać usta latem, jak również pić dużo wody. I teraz uwaga, kolejny sekret. Baza pod podkład, jak widzisz, moja jest już prawie na wykończeniu, ale to dlatego, że używam jej teraz non-stop. Dość duża ilość, takie ziarenko grochu, i rozmasowuje najpierw w dłoniach bardzo dokładnie, a następnie wmasowuje w twarz. I tutaj jest ważne, żeby tą bazę bardzo dobrze naprawdę wmasować, wpracować w skórę i odczekać dłuższą chwilę, taką małą minutkę, żeby ona po prostu zgęstniała. Ona stanie się na twarzy wtedy taka bardzo plastyczna i wtedy Twój podkład będzie się utrzymywał niesamowicie długo i Twoja twarz nie będzie się świeciła. Dodatkowo ta baza ma w sobie filtr przeciwsłoneczny, więc chroni przed słońcem i jest niekomedogenna, czyli nie zapycha porów, nie obciąża skóry. To jest po prostu najlepsza baza pod makijaż ever. I teraz czas na podkład. Podkład wodoodporny i potoooporny, czyli mój podkład matujący z technologią IntelliMatch, z witaminą B, czyli z niacynamidem, z resweratrolem, z peptydami, który fantastycznie liftinguje i odżywia skórę. Ja mam hopla na punkcie pielęgnujących kosmetyków, dlatego mój podkład musi po pierwsze pielęgnować, po drugie świetnie się trzymać, a po trzecie chcę, żeby ładnie krył, więc nałożyłam go sobie pędzlem, który daje najlepsze wykończenie. I teraz czas na perfekcyjny korektor w brzoskwiniowym odcieniu i jaśniejszy, w takim odcieniu kości słoniowej, którym zrobię sobie wstępne modelowanie twarzy. Możesz sobie zrobić screena i zobaczyć, w których miejscach nałożyłam te kolory. I teraz ponownie wklepuję i rozcieram pędzlem i to sprawi, że moja skóra będzie, moja twarz będzie doskonale wymodelowana, niedoskonałości przykryte, okolica oka dodatkowo odżywiona, ponieważ te korektory fantastycznie odżywiają skórę. I teraz wszystko wklepuję, krycie wypracowane, więc teraz czas na utrwalenie. Pudrowa mgła, najlepszy puder na lato, niewyczuwalny, leciutki na skórze, ale wszystko fantastycznie fiksuje i utrwala. I teraz paleta Perfect, róż Shy Blush, którym wymodeluję policzek i oko. Nakładam od serca, pędzlem do różu wmasowuję w policzek i w powiekę. To jest taka technika, która sprawia, że pięknie jest twarz zliftingowana i odświeżona. Także wmasowuję sobie w taki właśnie kształt troszkę na policzku, żeby unieść, jak widzisz w górze, i na powiece, żeby również to spojrzenie odświeżyć, rozmasowuję, rozcieram. A jeśli dasz gdzieś za dużo, to Twój pędzel do podkładu działa jak gumka do mazania, możesz nim zawsze wklepać produkt. Teraz bronzerek Latte, przepiękny, cynamonowy bronzer, matowy, idealny bronzer. Po prostu kolor, którego zawsze szukałaś, nie za chłodny, nie za ciepły, naturalny. Podkreślam policzki, podkreślam powieki i zaznaczam też nim troszeczkę nosek, brodę, żuchwę i na koniec jeszcze skronie, tak żeby twarz wyglądała troszkę bardziej opaloną. Rozświetlacz w kremie, przepiękny, taki satynowy, szampański odcień na powieki, na grzbiet nosa, nad ustami i oczywiście na skronie i na łuki brwiowe. To są takie punkty, które warto rozświetlić. Zobacz, jak wygląda twarz po dodaniu tego rozświetlenia. Nakładam jeszcze go troszeczkę na obojczyki, też świetnie się sprawdza na dekolcie. Teraz czas na brwi. Wyczesuję je szczoteczką i używam kredki brunetki, to jest moja kultowa kredka, nie wyobrażam sobie bez niej życia, bo ona po prostu robi mi nowe brwi. Zobacz, ona wygląda tak, jakbym domalowywała sobie włoski, więc wypełniam tam, gdzie potrzebuję. To są u mnie początki brwi, końcówka i szczyt łuku, po prostu te miejsca chcę sobie ładnie wypełnić i ta kredka po prostu robi to najlepiej i najszybciej i najtrwalej, bo utrzymuje się całutki dzień, nawet w upały. Właściwie o to chodzi właśnie w tej technice, żeby cały ten makijaż wytrzymał najwyższe temperatury. Wodoodporny eyeliner w kredce w różnych kolorach. Ja dzisiaj wybrałam granat, ale mamy też brąz, czerń, stalowy i turkusowy, ale ten granat jest po prostu boski, to jest taki kolor jeansów, więc nakładam go wzdłuż górnej linii rzęs do połowy oka, a następnie biorę pędzelek, to jest ten pędzelek, który też jest szczoteczką do brwi, więc taki dwa w jednym, i robię z tego bardziej kształtną kreskę. To jest taki eyeliner właśnie, który po zastygnięciu jest super trwały, wodoodporny, nie do zmycia,
ale póki jeszcze świeżo po nałożeniu, możesz jeszcze go troszeczkę rozetrzeć, więc możesz to zrobić właśnie kredką. Wodoodporny tusz do rzęs Lajlo. Zobacz, jaką masz szczoteczkę, taką igiełkową i on daje efekt takich bardzo mocno wydłużonych rzęs, takich rozdzielonych, wydłużonych igiełek i naprawdę nie rozmazuje się w basenie, nie rozmazuje się w upale, jest wodoodporny, najlepiej go zmyć naszym beztłuszczowym płynem do makijażu oczu, który go zmywa bez problemu, ale tak naprawdę inne płyny sobie troszkę z nim nie radzą, więc ta wodoodporność jest świetna i maluję nim dolne i górne rzęsy, tak żeby ładnie to oko podkreślić i otworzyć. On daje właśnie taki efekt rozdzielenia, myślę, że bardzo pożądany na lato. I teraz puder mineralny, który też jest w palecie Perfect, którego możesz używać do poprawek. No, nałożyłam go w strefie T i czas na usta. Zanim kredka, to potrzebuje, no właśnie, nałożyć sobie konturówka, znaczy zanim kredka, zanim szminka, a właściwie błyszczyk. Konturówka Berry, jeden z moich ulubionych kolorów, no po prostu zobacz sama, jak jest piękny. Możesz tylko zrobić mocniej, możesz delikatnie, ja dzisiaj zrobię taką średnią intensywność, rozmazałam i takie usta matowe możesz zostawić, ale ja lubię na lato odrobinę błysku, dlatego wybrałam błyszczyk Berry Delight, bez drobinek, ale dający efekt takiej lśniącej, mokrej tafli i wcieram go w usta, dzięki czemu są pełniejsze i takie bardziej odżywione. Teraz czas na zapach. Zapach lata to mgiełka Lotus and Bambo. Przecudownie pachnąca, odświeżająca mgiełka do ciała, do włosów. Napisz, żeby dobrać idealne kosmetyki dla siebie. Pozdrawiam, pa!